Gleb także nie boi się takich warunków, co nie zawsze było regułą w tym sezonie, bo przecież potrafił się wycofywać. Czugunow dociąża przód swojego motocykla, żeby gdzieś go tam nie podbiło, ale kompletnie w tym deszczu, w tej ulewie nie radzi sobie Taiwów Indent. Szprydza na pewno ciężka, ale nawet z płynnością Brytyjczyk ma problemy. Też nic nie widzi Taiwów Indent. Znowu zrywa zrzutkę. No rozjechali się zawodnicy. Tutaj wielkiego ścigania mijanek w takim deszczu raczej nie będzie, ale weryfikacja warunków jak najbardziej, bo oto Dan Bewley wygrywa dzisiaj swój pierwszy wyścig. Na drugiej pozycji Gleb Czugunow, trzeci Nicki Petersen i dopiero teraz Taiwów Indent. Żółta flaga, czarny krzyż, ostatnie okrążenie rozpoczęte. Lemierie jeszcze niespełna 300 metrów szans i nadziei na to, żeby złapać Pfeiffera, który małym błędem zaprosił go do zabawy. Lemierie bardzo szeroko, Pfeiffer przy krawężniku, 5-1. Goście z Leszna i to jacy goście? Jamon Lindsay, który czeka na biegową wygraną 14 poprzednich startów. Teraz prawdopodobnie dopnie swego. No i analiza, dlaczego tak długo trwa dojechanie przez Mikkela Mikkelsena gdzieś w okolice Antoniego. Antoni Menzel cały czas na pozycji drugiej. Jeśli on to dowiezie, to będzie rezultat absolutnie sensacyjny. Lindsay wygrywa na pewno. Menzel czy Mikkelsen? Jak to brzmi? Pięknie i sportowo. Menzel wygrywa. Andy Wallace. No czekaliśmy tutaj na pojawienie się Fina kilka ładnych tygodni, a Potra pokazuje, że potrafi, że naprawdę jeśli chce, jeśli znajdzie sposób, no to może i pogrozić palcem dzisiaj Dudkowi. Z przodu na razie jedzie Jarosław Hampel z dużą przewagą, ogląda się co tam się dzieje z tyłu, no a z tyłu duża, duża różnica i jest Paweł Przedpełski, a trzeci Patryk Dudek. Tak skończy się ten bieg. 3-3. Ach, tam zawahał się, troszeczkę targnęło Sajfudinowa, ale wziął się na motocykl, a Lambert teraz atakuje Ciergiaka. Ładna rywalizacja w obu parach. Ciergiak się odwdzięcza Brytyjczykowi. 4-2 dla gospodarzy. Pytanie na jak długo, bo nie odpuszcza Robert Lambert w tym 13 biegu i znów buduje prędkość, ale to już jest ostatnie okrążenie, więc ciężko tutaj będzie Brytyjczykowi coś jeszcze wykombinować. Zmarzlik już w swoim świecie. O Zmarzliku nie ma co mówić. On za chwilę znowu będzie miał 3 punkty, a Lambert się wynosi szeroko. Czy to mu wystarczy? Nie. A więc górą Cierniak, a więc 4-2.